To były burzliwe czasy na Górnym Śląsku. Piłka nożna była już wtedy sportem budzącym powszechne zainteresowanie. Każde miasto, każda dzielnica miało lub budowało swoją drużynę. Wśród nich Radzionków. W okresie powstań i plebiscytu powstawały tu kolejne stowarzyszenia i organizacje krzewiące odradzającą się polskość. Wśród nich Ruch, powołany do życia 14 sierpnia 1919 roku jeszcze jako Towarzystwo Gier i Zabaw w Radzionkowie, a po niespełna 9 miesiącach funkcjonujący już pod nazwą, jaką z dumą nosi do dziś. Rozwijał się dynamicznie. Już u progu swojego funkcjonowania piłkarze z Radzionkowa do Mistrzostw Powiatu Tarnogórskiego wystawiali dwie drużyny. W 1933 doczekał się swojego kompleksu sportowego. Kilkanaście miesięcy później musiał jednak walczyć o miejsce na stadionie, który powstał z inicjatywy naczelnika gminy Jerzego Ziętka. 4000 ludzi zaprotestowało przeciwko wcielaniu Ruchu do struktur tworzącego się w mieście konkurenta, miejscowego Strzelca. Mieszkańcy, wcale nie po raz ostatni, wyrazili swoje przywiązanie do barw, z którymi będą się utożsamiać przez kolejne dziesięciolecia. Zanim nad Europą rozpętała się tragiczna, wojenna zawierucha, Cidry zapisywały na koncie pierwsze sukcesy, rozgrywając boje z Ruchem Wielkie Hajduki, AKS-em Chorzów czy Śląskiem Świętochłowice. Kiedy kurz po dramatycznych wydarzeniach największego konfliktu zbrojnego w dziejach świata pomału opadał, znowu można było myśleć o sportowej rywalizacji. Odradzający się Ruch, choć przez krótki czas w oficjalnych dokumentach funkcjonujący pod nazwą ZKS Górnik, znowu stawał się dumą miejscowej społeczności. W 1951 roku znalazł się nawet na zapleczu ekstraklasy, za 6 lat później był o krok od powtórzenia tego sukcesu. Po drodze rywalizował m.in. z Górnikiem Zabrze, stawiającym wówczas pierwsze kroki w drodze do późniejszej potęgi. Dla radzionkowian wielki był jednak przede wszystkim ich Ruch, na którego meczach trybuny z reguły pękały w szwach. Kibice byli bardzo wierni temu klubowi, także tych kibiców było zawsze na meczu bardzo dużo. A były mecze takie, że jak na zdjęciu tu nawet widać, że na szatni, że się ten dach nie zawalił, że tyle było po prostu ludzi na takim meczu. Ja nigdy nie myślałem, żeby gdzieś grać. Ja chciałem ruch Radzionków wysforować wyżej. Taka była moja ambicja. No, jak było, tak było, no, ale zawsze myślałem, że pomogę klubowi Radzionków. Nie było tak jak teraz, że zawodnicy są pozbierani zewsząd, tylko to byli chłopaki tu z Radzionkowa i każdy miał ambicję być lepszym. Myśmy byli radzionkowianie i radzionkowianie nas doceniali. No. I tak przez pokolenia. Piłkarze grali dla radzionkowian, radzionkowianie wspierali ich w każdy możliwy sposób. Sport przyciągał młodzież, mnożyły się kolejne sekcje, w których zdolni sportowcy sięgali po największe sukcesy. Kolarze z mistrzem świata i medalistą olimpijskim Lucjanem Lisem na czele, ciężarowcy ze świetnym Edmundem Petrakiem, utalentowane szermierki, bokserzy, piłkarze ręczni, badmintoniści. Wszyscy oni na chwałę swoją i miasta reprezentowali barwy ukochanego Ruchu. Piłkarze na lata największej chwały czekali aż do końcówki lat 80. ubiegłego wieku. Pojawili się ludzie, którzy uznali, że Ruch i Radzionków zasługują na więcej. Zdecydowanie więcej. Miasto po latach funkcjonowania w granicach Bytomia znowu chciało być samodzielne. Klub do owej samodzielności dołożył zaś, jak miało się okazać, bodaj kluczową cegiełkę. Wynik na tamte czasy dla takiego Radzionkowa to było coś niesamowitego. Wtedy w 89 roku awansowaliśmy do trzeciej ligi, która była w Polsce w 4 grupach. Okazało się, że nikt się nie wstydził być Cidrem. I to było takie symptomatyczne i pozwalało myśleć pozytywnie o przyszłych latach, o tym, żeby Radzionków stał się Radzionkowem. Zanim Radzionków stał się Radzionkowem, Ruch maszerował w górę, tak wysoko jak nigdy wcześniej. Oddany do użytku w 1973 roku stadion przy ulicy Narutowicza był świadkiem meczów o coraz wyższej randze. Najpierw po 20 latach spędzonych w rozgrywkach regionalnych, Cidry we wspomnianym 1989 roku zameldowały się w trzeciej lidze. Przedsmak tego, co miało się wydarzyć, stanowiła zacięta walka z GKS-em Tychy o awans na szczebel centralny.
Nie udało się w 1992 roku, udało się 4 lata później. Żółto-czarni znowu byli w przedsionku do piłkarskiej elity. Potrzebowali raptem 2 lat, by pod wodzą trenera Andrzeja Płatka otworzyć do niej drzwi. W sezonie 97-98 w pokonanym Polu zostawili między innymi Śląsk Wrocław, Polonię Bytom, Zawiszę Bydgoszcz czy Odrę Opole. Drugoligowe zmagania wygrali z 8-punktową przewagą nad Aluminium Konin. Nigdy nie myślałem, że jeszcze będę grał w Ekstraklasie, no ale udało nam się zrealizować plan, jaki myśmy mieli przed sezonem, także że bardzo jestem z tego zadowolony. Każdy, kto do naszego klubu przychodził, czuł się jak u siebie w domu i staraliśmy się budować ten rodzinny klimat, ten heimat, czy małą swoją ojczyznę, po to, żeby wśród ludzi wykrzesać te najlepsze wartości, które powodowały, że budowaliśmy zespół, budowaliśmy jakieś podwaliny przyszłego sukcesu i to pozwalało nam bardzo pozytywnie myśleć, bo jak to ktoś powiedział, marzenia się spełniają tylko wtedy, kiedy marzy wielu. Jeżeli marzy jeden, to pozostaje to marzeniem. A nasze marzenie na tamte czasy to były przede wszystkim osiągać wspaniały wynik sportowy, a poprzez wynik sportowy, tak jak tu powiedziałem, stworzyć sobie szansę, żebyśmy mieli otwarte drzwi do włodarzy, do ludzi, którzy decydowali o tym, czy nasz postulat ustanowienia samodzielnej jednostki administracyjnej stanie się faktem. Marzenia się spełniły. Radzionków znowu był Radzionkowem i po raz pierwszy miał drużynę piłkarską wśród najlepszych w Polsce. Do historii przeszedł pierwszy w dziejach ekstraklasowy bój, w którym Cidry sensacyjnie rozbiły Widzew 5-0. Na obiekt przy Narutowicza regularnie stawiało się nawet kilkanaście tysięcy widzów, z dumą śledząc, jak ich ulubieńcy biją największych – Lecha Poznań, Wisłę Kraków, Górnika Zabrze czy Ruch Chorzów. Marian Janoszka i spółka w 99 roku są najlepsi na Śląsku, kończąc sezon na 6 miejscu. Rok później plasują się na pozycji 10. Piękną przygodę kończąc w sezonie 2000-2001, żegnając się z ekstraklasowymi boiskami. Tego, co zrobili dla Radzionkowa, nikt i nigdy im nie zapomni. Cieszę się z tego, że nie zaprzepaściliśmy tej szansy, jaką nam dała, powiedzmy, ówczesna rzeczywistość, zarówno z punktu widzenia szkoleniowego, jak również z punktu widzenia organizacyjnego. Cieszę się, że mogliśmy mieć wokół siebie tak wspaniałych ludzi, jak trenerów, działaczy i tych ludzi, którzy stanowili bezpośrednie zaplecze organizacyjne klubu. Trzeba mieć wyjątkowe szczęście, żeby się w takich czasach urodzić i w takich czasach żyć, działać i wykorzystać swoje 5 minut. Na kolejne chwile chwały trzeba było zaczekać dekadę. Wcześniej zmagający się z problemami finansowymi Ruch spadał najpierw z drugiej, a po latach z trzeciej ligi. Wówczas w klubie pojawił się człowiek, który zdecydował, że chce przywrócić lokalnej legendzie nie tak dawny blask. Przedsiębiorca Tomasz Baran wsparł klub, którego został prezesem. Zbudował drużynę, która pod wodzą trenera Rafała Guraka najpierw wywalczyła miejsce w będącej w przededniu centralizacji lidze drugiej, a rok później zameldowała się na ekstraklasowym zapleczu. Młoda, charakterna i ambitna drużyna żółto-czarnych, prowadzona już przez utalentowanego radzionkowianina Artura Skowronka, mimo przeciwności losu radziła sobie bardzo dzielnie. Mimo narastających kłopotów finansowych wciąż zachowywała status pierwszoligowca, wypuszczając po drodze w świat utalentowanych graczy, którzy już za moment mieli stawać się czołowymi postaciami ekstraklasowej piłki. Niestety, brutalna rzeczywistość sprawiła, że w 2012 roku trzeba było podjąć jedną z najbardziej bolesnych w historii decyzji o wycofaniu drużyny z ligowej piłki. Każdy do końca liczył, że coś się wydarzy, że Ruch Radzionków da radę wystartować, ale wiele czynników na to się złożyło, bo oprócz olbrzymiego zadłużenia, pozajmowanych kont, zajęć komorniczych, to tak naprawdę kluczowym czynnikiem był też zakaz transferowy, który został nałożony na klub, więc nawet gdyby poprzez jakieś zobowiązania finansowe udało się wystartować, to tak naprawdę nie było możliwości zakontraktowania zawodników i tak naprawdę po prostu nie było kim grać, więc to tak naprawdę była jedyna możliwa decyzja.
Ruch Radzionków znalazł się na krawędzi. Misji ratunkowej podjął się prezes Marcin Wąsiak, który mimo konieczności stawiania czoła kolejnym kłopotom wraz z pracującymi tu od lat Wojciechem Cieszyńskim i Markiem Zorzyckim nie zszedł z chwiejącego się pokładu. Ruch był biedny, przez moment bezdomny, a jednak trwał i mimo przeciwności losu wciąż dostarczał mieszkańcom Radzionkowa powodów do dumy. Nawet wtedy, gdy trzeba było żegnać stadion przy Narutowicza, zrobił to w niezapomnianym stylu. Przy wspaniałej oprawie kibiców wygrał barażowy dwumecz z bytomską Polonią, raz jeszcze pokazując, że Cidry nie poddały się nigdy i nigdy się nie poddadzą. Ja mam poczucie odpowiedzialności przede wszystkim za teraźniejszość. Na przeszłość wpływ miało wiele ludzi i cieszę się, że oni doprowadzili do tego, że ten Ruch Radzionków już 100 lat istnieje, bo to nie jest absolutnie moja zasługa, tylko zasługa wielu innych ludzi, którzy się przyczynili do tego, że Ruch Radzionków jest, że Ruch Radzionków ma te 100 lat i za to na pewno nieraz będę im dziękował. Ja czuję odpowiedzialność za to, co się dzisiaj dzieje z Ruchem Radzionków i chciałbym, żeby też wszyscy patrzyli w przyszłość pozytywnie.